Ze znalezionej marihuany można by było przygotować 300 as amfetaminy, 900 porcji narkotyku. Zatrzymany mężczyzna to 35-letni mieszkaniec Lubina. Policjanci z Wydziału Kryminalnego naszej jednostki w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że jeden z mieszkańców na terenie miasta w mieszkaniu może posiadać znaczącej ilości środków odurzających. W momencie, kiedy te ich podejrzenia w wysokim stopniu były uwiarygodnione, weszli do jego mieszkania. 35-latek mieszkający w Lubinie był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. Śledztwo policyjne wyjaśni, skąd zatrzymany mężczyzna miał narkotyki i czy zajmował się ich rozprowadzaniem. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec Lubinianina środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu. Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.